Witam Was, Izabela Dab, czyli Craft Iza. Dzisiejszy film zacznie się trochę inaczej, ponieważ nie uwierzycie, skończyłam tutoriale nie kończąc kartki. Znaczy w kartce większość rzeczy jest zrobiona, oprócz przyklejenia okien. A kartka nazywała się i nazywa się Święta za okna, więc fajnie byłoby te okna mieć. I zorientowałam się, że nie przykleiłam tych okien dopiero wtedy, kiedy zaczęłam sprzątać po nagranym tutorialu, po nagranym i zakończonym filmie. W związku z tym wpadam, żeby Wam pokazać, że na wierzch tej kartki trzeba jeszcze przykleić okna. I ja te okna oczywiście prezentuję w filmie, pokazuję, jakie można ułożyć. No ale jak skończyłam kartkę i przykleiłam całą tą kompozycję tutaj, no to oczywiście okien się już nie da przykleić, tak jak było proponowane w kartce. W związku z tym na koniec, jak już zrobicie kartkę, to po prostu na wierzch tej folii górnej przyklejacie sobie swoje okienka, no a pod spód wklejacie takie ozdoby, jakie uważacie za stosowne. Ja już jak robiłam tutaj tą kompozycję i tą kompozycję, to miałam takie dziwne przeświadczenie, że wycięłam dużo za dużo tych elementów do wycinania. I tak się zastanawiałam, po co ja tak dużo tego wycięłam. No ale cała ta część była niezużyta, więc oprócz kokardy. Więc wiecie dlaczego, już potem się zorientowałam, dlaczego wycięłam tak dużo tych elementów do wycięcia i dlaczego tak dużo mi zostało, kiedy skończyłam kartkę. No i przede wszystkim, jak zaczęłam sprzątać, no to znalazłam również okna, które się ukryły tutaj, bo tu stoi z boku komputer i po prostu za klapą komputera ukryły mi się tamte okna i odnalazłam je dopiero, jak zaczęłam sprzątać. No cóż, zdarza się najlepszym. No, mnie dość często. Okej, no to zapraszamy film. W kolejnych tutorialach Izuni dziś będziemy robić kartkę świąteczną. Pierwsze tutoriale świąteczne, ale nie pierwsza świąteczna praca, bo przypominam, że 6 na kanale był opublikowany film z kalendarzem adwentowym i tam też używałyśmy świątecznej kolekcji, dokładnie tej samej, czyli Cozy Winterland Friends and Craft O'Clock, zaprojektowaną przez Kasię Kędzierską. Do dzisiejszej pracy przyda nam się wykrojnik okna. Ale jeśli nie macie takiego wykrojnika, no to nie ma co płakać. Można sobie to wyciąć po prostu nożykiem i przy pomocy metalowej linijki. I to wcale nie musi być tutaj, wiecie, z tym środkiem. Może być po prostu wycięta taka ramka albo taka ramka. Zależy jak Wam będzie tam pasować. A jeśli macie wykrojniki w kształcie kół na przykład, to też będzie fajnie, tylko trzeba wyciąć jedno koło większe i w środku mniejsze, żeby był otwór, żeby było widać, co się dzieje dalej na kartce. Ja wycięłam sobie również różne grafiki z tej kolekcji. Wiecie, ja zawsze mówię, że mam ich dużo, a potem się okazuje, że mam niewiele. Wycięłam mały domek i duży domek, ale potem jak wycięłam już bazę, to okazało się, że chyba ten duży domek będzie zdecydowanie lepszy od tego małego. Tylko teraz patrzę w świetle lampy porządnym, że nie docięłam i tutaj w jednym miejscu widać niebieską okładkę. Więc tutaj trzeba troszeczkę wyrównać, troszeczkę podciąć. Tak, teraz jest, jak mówi moje dziecko, G. Wycięłam sobie kwiatki, takie kompozycje małe kwiatkowe, ale też takie kwiatki pojedyncze, wiszące te jemioły chyba, tak? Więcej polisensji, tutaj taką wstążkę, więcej polisensji, no i sporo zwierzątek różnej wielkości i skrzatów też różnej wielkości. No mam tutaj 3, 2 w jednym, o nie, więcej, 4. Sporo tych zwierzaków, bałwanek, tak wiecie, żeby stworzyć taką przestrzenną kompozycję, bo dziś, podobnie jak na poprzednich tutorialach, będziemy tworzyły kartkę z przestrzenną kompozycją,
Tylko dziś będziemy pracować nie tylko z papierem, ale również z folią. To są wycięte moje okna. Ja najpierw wycięłam te okna, a potem dopasowywałam bazę. No jak ja bym chciała te okna obok siebie ułożyć, no to ja potrzebuję mieć bazę na co najmniej 7,5 do 7,75 szerokości. I to jest baza za duża już na kartkę, jak dla mnie. Może dla kogoś to jest ok. Czyli ja bym, jeśli jest ok, no to bym zrobiła 1/4 od brzegu, 1/4 na środku i 1/4 do końca, czyli wyszłoby dokładnie 7,75. Dokładnie 7,75. No dla mnie to jest trochę, za dużo. Ten odgłos, który usłyszałyście przed chwilą, czy usłyszeliście przed chwilą, to jest oczywiście wyciągany odkurzacz przez mojego męża, więc pewnie za chwilę będziemy słyszeć odgłos odkurzacza. To już jest standard u mnie. No i teraz tak, jeszcze te okna trzeba tak mniej więcej ułożyć, żeby one były równo, żeby miały równe ramki. Bo mój wykrojnik wykrawa tak, że w całym papierze zostaje ta ramka. On nie wykrawa tutaj końca tych, znaczy brzegów tej ramki, tak? On zostawia tutaj ten taki rand w papierze. Czyli jakbym to przyłożyła na papierze, no to jak podnoszę wykrojnik, odrywam od papieru, no to tak jest w papierze to okno. A te kwadraciki małe mogę wypchnąć i wyrzucić, bo one są takie zwykłe papierowe, więc komuś chyba nie poszło do końca projektowanie tego wykrojnika. No i ja, żeby było jakoś trochę bardziej interesująco, a nie pusto, bo moja baza jest 6-calowa, ja uważam, że to i tak już jest bardzo duża, bardzo szeroka kartka, więc mój pomysł na tą kartkę i na te okna jest taki. Czyli ja sobie po prostu tutaj, wiecie, o tak ułożę na folii te okna, a dla przeciwwagi z drugiej strony będzie tak. Moje okna zostaną troszkę zakryte, ale nie przejmuję się tym za bardzo. Tak będzie trochę niesymetrycznie, no ale tak będzie wyglądać moja kartka. Potrzebujemy oprócz tych okien, czy każdego innego kształtu, jaki Wam przychodzi do głowy i jaki chcecie mieć oczywiście, nie? Potrzebny nam jest papier, może najpierw od folii zacznijmy. Potrzebny nam jest jeden kawałek folii, 6 cali na 7,5/8, czyli 6 na 7,5/8. Jest nam potrzebny drugi kawałek folii, który ma 4 cale na 6,1/2, czyli na 6,5. I jest nam potrzebny papier, który u mnie jest rozmiaru 6 cali i po całej długości jest na 11 cali. No i teraz układamy ten papier, jak nam jest tam dobrze i wygodnie. Bez względu na to, czy jedynka zaczyna się u Was z tej strony, czy z tej strony, każda ta bigownica jest dobra. Pierwsze bigowanie to jest 1/4 cala. Drugie bigowanie to jest 8 cali. Czekajcie, bym się przesunęło. 8 cali. Trzecie bigowanie 9,1/2. 9,1/2. I ostatnie cięcie 11 cali. I teraz bazę składamy w następujący sposób. Od góry tą 1/4 zakładamy do siebie. Tutaj przykleimy obie nasze folie. Teraz pierwsze bigowanie składamy do środka, a drugie bigowanie składamy na zewnątrz. I wychodzi nam tutaj taki trójkąt. Tak? Tak wychodzi to. I to będzie taka kartka, która będzie stała w ten sposób. Ona jeszcze nie stoi, bo ją przeważa ta część, ale jak dokleimy tutaj folię i wszystkie nasze ozdoby, no to wtedy nie będzie nam nic przeważać. Ja na razie odłożę tą bigownicę, bo ona mi będzie potrzebna dopiero za chwilę, jak będę docinać papier. Na razie zajmę się foliami. Pewnie nie będziecie za bardzo teraz widzieć nic, jak ja położę folię na tej
na tej macie, ale na tej małej folii przyklejam sobie na koniuszku taką cieniutką, ja mam chyba 3 mm taśmę na krótszym końcu. Robię to, wiecie, powolutku, tak jak zawsze tutaj ja podpowiadam. Taśma nie wybacza błędów. Bardzo trudno ją oderwać od powierzchni, do której ją przyklejamy. Więc ja staram się to robić możliwie powoli, ale dokładnie. I na drugiej naszej folii przyklejamy dokładnie też na tym krótszym kancie taśmę. Tylko ja muszę sprawdzić, czy ta taśma nie będzie za szeroka. Będzie. Więc ja sobie przyczepię 2 kawałki tej cieniutkiej taśmy. Można 1 kawałek, można 2 kawałki. W zależności od tego, jak szeroko macie taśmę. Tamta jest za szeroka i by wystawała, a w związku z tym by się kleiło, kleiłaby się do papieru, tak? Więc nie chcę tego. Zobaczę, czy to mi się tutaj uda. Nawet 1 kawałek wystarczy moim zdaniem. Nie potrzeba 2. No i teraz z tej krótszej, najpierw zajmijmy się tą krótszą folią. Z tej krótszej folii zdejmę sobie tą kawałek tej spłonki. No. Kawałeczek sobie ściągam. I teraz ją wpasuję na środku, mniej więcej, pod ten rant o wielkości 1,4 cala, tak? Czyli tam jakieś 5 mm powiedzmy. Ja sobie tutaj dokładam do tego bigowania, tak? Mniej więcej równo jest po tej stronie i po tej stronie, choć mogłoby być bardziej równo. Jak ktoś lubi za pomocą linijki, to nie ma problemu. Przytrzymuję sobie tutaj, odrywam do końca taśmę i przyklejam. I teraz ten kawałek, jak widzicie, folii, on nie dochodzi do końca, tak? Nie dochodzi do końca, ale będzie się tutaj fajnie tak majtał na tym rancie, bo jest wklejony do jego środka, tak? Więc on tutaj będzie sobie tak chodził. No i teraz weźmiemy tą większą folię. Spróbujemy ją ze wszystkiego wyczyścić, co u mnie jest nieprawdopodobne. U mnie zawsze folia jest brudna. I tak samo odklejam kawałek, z tym, że tą folię przyczepimy na górę tego rantu. Na górę tego rantu. Ona powinna być wielkości naszej bazy. Tak jak mówiłam, folia nie wybacza błędów, więc najlepiej to sobie ułożyć z tej strony, od końca do końca. Nie przyciskamy, dopiero na koniec kładziemy, jak już jest równo. I teraz możemy tą spłonkę zdjąć. Jeszcze raz tutaj palcem powoli przytrzymać, żeby ta folia była przyklejona równo. I teraz dociskam. No i u mnie nie jest równo w ogóle, ale w ogóle nie jest równo. Ok, teraz może. Dobrze. Tak. Celowałam i nie wycelowałam, żeby było za bardzo równo.
No i teraz na drugim końcu tej folii przyczepiamy również taśmę. Teraz już to może być taśma troszkę dłuższa. Mogłam to zrobić od razu, byłoby troszkę grubsza. Chodziło mi o to. Byłoby mi znacznie łatwiej. Teraz tutaj na drugim końcu też przyczepiam taśmę. Na samej krawędzi. Chociaż tutaj już, wiecie, tu możecie już tak się bardzo nie starać, bo to będzie zaklejone papierem. No ale dobrze by było, żeby było równo, nie? Dociskam taśmę do folii, żeby z niej wydrzeć te wszystkie, całe, wyciągnąć całe powietrze. Składam mój stojak i przykładam folię. I teraz mogę sobie, jeśli coś mi poszło nie tak przy górnym przyklejaniu, a mi poszło ewidentnie nie tak, to teraz mogę to sobie po prostu ładnie spasować, tak? Żeby było równo i dobrze. No ok. I tak wygląda nasza kartka. W środku mamy ruchomy tą folię, tak? Tą folię mamy ruchomą. I ona się przestanie tak elektryzować, jak przykleimy papier i przetrzemy antystatycznym płynem, to ona się przestanie tak bardzo elektryzować. Ok, no to ja jeszcze sobie podociskam tą kartkę porządnie. Tak ją bardzo naciągnęłam, że ona tak za bardzo mi teraz nie chce stać, ale się wypracuje. Jeśli to komuś, no kartka teoretycznie powinna stać, tak? Więc powinno być tak. A jeszcze jak doczepimy tutaj różne rzeczy, no to wydaje mi się, że powinna ładnie stać. Czy ja chcę, żeby to tak było? Czy ja chcę, żeby to tak było? Nie zrobiłam prototypu tej kartki, więc teraz mam zagwozdkę. Ale dobrze, zostawmy tak jak jest. Oklejmy ją. Przyczepmy nasze zwierzątka i naszą kompozycję całą. I zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądać. No dobra, no to potrzebujemy papier. Ja nie dobierałam jeszcze sobie papieru. Mam kolekcję. Ja chciałabym chyba skorzystać z teł. Bo ja mam wycięty ten domek. Chyba, że uda nam się na przykład wykorzystać ten domek i tutaj przyczepić, zrobić, wiecie, 3D z tym samym domkiem. I z bałwankiem. Tylko czy ja sobie tego nie zasłonię? Ja to musiałabym przyłożyć, wiecie, wyżej, nie? Bo jak zrobię tak, no to domek będzie przykryty stojakiem. Ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać. Nie, myślę, że to nie będzie przeszkadzać. No a ten domek przykleimy oczywiście nie na papier, tylko na tą folię w środku. Tak, żeby to tak ładnie wyglądało. No dobrze, no to spróbujmy. Chciałam użyć teł. No to tak wygląda użycie teł w moim wykonaniu. Sześć cali ma szerokość bazy. No to obetnę sobie na 5,7, żeby zostawić taki
delikatny rancik, a tutaj to dno jest 7,3, no to powiedzmy, że ja bym chciała 7,3, to będzie do samego końca. Nie musi być do samego końca. Powiedzmy, że ja chcę. No 7,5. 7,5. No i teraz przyłóżmy, zobaczmy, jak to będzie. Oczywiście, że lepiej by było, wiecie, ułożyć całą tą kompozycję i dopiero potem skleić tą bazę, nie? No to by było dużo mądrzejsze. No ale już ją przykleiłam, ale zepnę ją jeszcze, bo ja bym jednak chciała, żeby ona wchodziła gładko. Jeszcze o jakąś 1/8. 1/8 ścięłam. Jak ją posmaruję klejem, to ja bym chciała, żeby ona tutaj jednak dość gładko weszła. No i tutaj tak to by wyglądało. No myślę, że nieźle. A ten pasek, który odcięłam, przykleję sobie tutaj. Tak, odetnę 1/4 i go tutaj spasuję. Pod warunkiem, że uda mi się tą 1/4 odciąć. Nie mam zupełnie czym przytrzymać papier. Oj, nie uda się. No nie uda się. Nie uda się, bo lata papier. Więc się nie uda. No to jest obcięte bardzo równo, nie? To ja też sobie gratuluję takiego obcięcia. Czy ja mam taki papier, od którego mogłabym to odciąć, tą 1/4. Mam, bo przecież robię kalendarz adwentowy z tej kolekcji, więc zaraz weźmiemy sobie grubszą, większy papier i oczywiście to tam przykleimy. No dobra, no to możemy wklejać. No ja tutaj nie polecam rozsmarowywania kleju, tak? Absolutnie nie polecam. Papier jest 250, ten bazowy, więc kleju z tyłu nie powinno być widać. Zawsze można tył okleić, jeśli będzie coś widać. Natomiast jeśli ten klej jest taki, takiej, wiecie, nierozsmarowanej konsystencji, to on ma większy poślizg i nie przyklei się do papieru tak szybko, więc a tutaj, jak widać, miejsca za dużo nie ma. Spróbuję to tak wsunąć. No. Nie dotykając za bardzo brzeg. Choć i tak mi się mocno tutaj, widzę, pobrudziło. Sobie wyrównam, a tu muszę wytrzeć papier, żeby mi się teraz ta folia tutaj nie daj Boże, nie przykleiła, nie? Okay. Myślę, że jest dobrze. Czyli ten papier przykleiłam do papieru pod spodem na samo dno, także mi została mi ta folia taka majtająca się tutaj u góry, tak? I ona ciągle jest tutaj i ciągle tutaj się majta. No i teraz do tej folii chciałabym przyczepić ten domek, ten większy, więc potrzebuję taśmy. Ona, wiecie, on, to nie musi być bardzo jakoś tam mocno oklejone tą taśmą. Myślę, że tam 2-3 kawałki tej taśmy w zupełności wystarczą. I teraz będzie fajne tło z tego papieru pod spodem.
No i fajna trójwymiarowa kompozycja. No tak mi się przynajmniej wydaje. Inspiracja jest od Sam, oczywiście. Ona ma to no, podobnie, ale inaczej, tak? Ja też mam podobnie, ale inaczej. No i teraz składam sobie tutaj na tą folię. Tylko powiem Wam, że myślałam, że to będzie trochę inny efekt, ale no niestety nie jest. I teraz tam koło tego domku stoi bałwan, więc ja sobie odtworzę tą część i też tutaj przykleję tego bałwana. Też na tą folię, która się tam w środku majta, tak? Tu widzę, że mi wyszła ta folia z jednej strony, więc będę to musiała dociąć. Która strona ładniejsza? Nożyczki Tima z ząbkami, to z jednej strony ta wycinanka jest taka trochę ładniejsza, a z drugiej taka mniej ładna. Więc zawsze patrzę, która z tych wycinanek jest taka ładniejsza. No i tutaj do tej folii też tak patrzę, żeby za bardzo z tej folii nie zjechać. To właśnie zrobiłam. Więc tu musi być ten bałwanek. I tutaj mam taką, nie wiem czy to widać, ale tutaj w środku mam taką bujającą się kompozycję, tak? Mam domek i bałwanka. Co ja teraz jeszcze tutaj mogę przyczepić? Teraz do papieru, tutaj do papieru mogę zrobić taką delikatną kompozycję 3D i przyczepić na przykład któregoś z tych Dziadków Mrozów. Myślę, że ten mi się podoba bardziej. Czyli mam taśmę piankową. Widzicie, dzisiaj jestem dość przygotowana. Wszystko mam pod ręką. Zaraz się okaże, że czegoś nie mam, bo już powiedziałam, że mam. No to wiadomo, że zaraz się okaże, że czegoś nie ma. Ja myślę, że tutaj w tej kartce nie należy przesadzać z ilością tych, wiecie, tych dodatków, bo ona już sama w sobie jest fajna. Tutaj tak, tu przyczepię, tak, obok tego bałwanka przyczepię tego dziadka. No i tu może jeszcze od wewnątrz do tej kartki przyczepię z jednej i z drugiej strony jakieś małe zwierzę. Pingwin to niekoniecznie będzie pasował. Może tego oszołoma i myszka. Tylko może większego, nie? I myszka. Myślę, że to nie będzie źle. Też już na taśmę. Już nie będę. No i tutaj do papieru od wewnątrz. Żeby mi tak trochę wyszła, a tą myszkę też zasłoni mi to, ale jak kartka stoi, to by była ładna kompozycja 3D pod tą folią, tak jak Dziadek Mróz jest pod folią, nie? Bo nad domkiem, no to będzie wyglądać durnowato. A jakbym ją tu przyczepiła? No tu, tylko może na piankę, żeby trochę odstawała od tego. Jezu, nie wiem, co to jest za zwierzę. Ale może tą bym wzięła. Myszkę z niebieskim. Tak. Nie wiem, co to jest za zwierzę. To.
to jest za zwierzę. Jak ktoś wie, to błagam o komentarz. Proszę, napiszcie w komentarzu, co to jest za zwierzę, bo to nie jest lis na pewno. Tak, żeby nie było widać oczywiście pianki, nie? I tak tutaj sobie stoją dwa skrzaty na tle tego domku, a ten domek jest ruchomy i to się tutaj w środku, nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale to się tak tutaj w środku buja. Ta folia w środku mogłaby być jeszcze krótsza, wiecie? O, zobaczcie, i teraz kartka stoi. Czyli jest obciążony tył i nie przechyla jej tak do przodu, nie? Teraz jeszcze zastanawiam się, czy tutaj przyczepić od góry tą, tylko musiałabym to zrobić pod folię, jedną i drugą. Czy tutaj to, czy jeszcze miałam tą wstążkę, czy jeszcze tutaj miałam jemiołę. Ja myślę, że ta wstążka lepiej oddaje. A tą wstążkę można też przyczepić oczywiście tu. Czyli na tą folię, tak? Tylko ona tutaj nie wejdzie. No bo folia jest przyklejona od spodu tego rantu. Więc jeśli chcę to przykleić, no to muszę to przykleić tutaj od góry. No i tutaj teraz muszę użyć trochę wyobraźni, ponieważ tutaj jest mi potrzebny bardzo malutki kawałek taśmy, bardzo wąski. Klej, obawiam się, tego może nie utrzymać. Zobaczmy. Jeszcze z tej strony też dam taki malutki, wąziutki. W ten sposób to mi się ładnie utrzyma tam pod spodem, pod tym papierem. Jeśli myślicie, że mam wszystko do tej kartki, no to nie. Nie mam napisu. No napis Wesołych Świąt oczywiście, nie? Mam różne tekturki z napisem Wesołych Świąt i takie napisy normalnie wydrukowane. Któryś tam sobie dopasuje do tej kartki. Ona powinna wejść do koperty tej C5, tak? Czyli tej... O nie, panie. Czyli do tej dużej koperty. No na pewno wejdzie do tej takiej bąbelkowej dużej, nie? To są chyba C5 koperty. No to ona tutaj powinna spokojnie wejść. No i został nam teraz do oklejenia ten pasek tutaj, tylko ja niestety muszę zrobić taki myk, że ja to muszę tak ułożyć. Nie będę tego robić trymerem, no bo ja oczywiście, że przykleiłam tą folię krzywo, więc ją muszę teraz obciąć, tak? Bo mi tutaj wystaje z jednej strony. No ale nie jest to jakiś wielki, wiecie, no błąd jest, no nie da się ukryć, ale nie aż taki jakiś wielki, żeby go nie można było szybko i bezboleśnie naprawić. Teraz mam równo, dobra, no i teraz tu by mi się coś przydało i przydałby mi się tutaj murek, tylko powiem wam, że ja nie wiem, czy jest murek w kolekcji. W kolekcji nie widziałam, bo kolekcję oglądałyśmy. Dokładnie, jak robiłam kalendarz. A w tłach jest murek gdzieś. Nie potrzebuję dużo, 1,5 cala. Nie ma, ale są deski. Deski będą równie dobrze jak murek. Tylko ja bym chciała te deski tak, nie? Czyli tutaj mam 1,5 cala. Czyli obetnę sobie 1,3, żeby była rameczka.
1 i 3 ósme, na 5 i 7 ósmych, na 6 i 7 ósmych, no bo 6 cali ma moja kartka. No i teraz będzie fajnie. Myślę, że spasuję sobie tutaj i tutaj ten papier, nie? Żeby już było wszędzie tak samo. No i też muszę wziąć folię, no bo przyklejam do folii. Nie folię, tylko taśmę oczywiście, bo przyklejamy do folii. A to jest zawsze o wiele lepsze niż klej do folii. Chociaż ja wiem, że dziewczyny kleją na klej do folii i mi się to trzyma, ale jakoś... Jakoś nie jestem fanką. Mogę sobie troszkę tą folię taśmę posmarować klejem, tak maznąć delikatnie, że w razie czego, jakbym coś źle miała przykleić, no to jeszcze będę mogła ruszyć tą taśmą. Mój Boże, z tymi taśmami. No. Zaczął mi się palec przyczepił. No i ułożę ją sobie tutaj, dopasowując do tej krawędzi papieru. I tutaj. Również najprościej jak się da, bez została mi ta spłonka pod spodem, wiecie co, no to jest po prostu obłęd. Tam się przykleiło, ale gdzie jest ta spłonka teraz? Jedna odczepiona, dwie jeszcze zostały. Ja naprawdę podziwiam wszystkie osoby, które pracują non-stop z taśmą, a są takie. Jakoś im się wszystko udaje zawsze, nic im się nie spierniczy. Miałam klejem posmarować, nie? Żeby łatwiej było manewrować. No to posmarowałam. No i, że tak powiem, mam tutaj tą deskę. Nie wiem, słuchajcie, czy ja bym też nie chciała tej deski kawałek tu. Mam na 1/4 tam papier. To tak go sobie utnę między 1/4 a 0. A 1/8. I zamiast tego niebieskiego bym tutaj przyczepiła, żeby było spójnie od góry i od dołu z tymi deskami. No i to jest bardzo dobry pomysł. No czasami mi się uda, aż tak powiem, w miarę pomyśleć. 6 cali ma to 5 6 cali ma baza, czyli 5 i 7 ósmych docinam. No i teraz znowu muszę wziąć tą bardzo wąską taśmę. Chociaż z tyłu te deski są niebieskie, więc jakbym dokleiła niebieską część, to też by źle nie wyglądało, ale teraz będzie troszkę spójniej. Tu jednak trzy kropki dam, dobra? Żeby mi się nie ruszyło za bardzo. No i przykładam od tej strony, gdzie mam spłonkę oczywiście.
wyrównując sobie. I dopiero potem delikatnie układam tą część, gdzie jest taśma, nie? Staram się, żeby to było równo. Ok, i tak to wygląda. Tu jest równo, tu mogłoby być dłuższe odrobinę, ale nie będę marudzić. No i teraz przydałoby się coś tutaj, nie? Może na środku. Tutaj wycięłam sobie te kompozycje takie same, jak są u góry. To myślę, że tu bym przyczepiła tą kompozycję na tej plance dystansowej. Tak, u dołu. Tak, u dołu. Znaczy na dole kompozycji pianka, żeby ją trochę móc podnieść do góry, nie? Nie chcę, żeby ona mi tutaj, wiecie, zasłaniała, tylko żeby się wkomponowała, tak? Żeby nie zasłonić niczego, tylko ładnie skomponować. Bałwanka mamy. Tutaj dałabym tę polisensję. Myszkę mamy, dziadka mroza mamy, zwierzę, którego nie umiemy nazwać mamy. Co nam tu jeszcze zostało? Miś. Miś. I taka ptaszyna. Czy miś? Oczywiście te polisensje będą tak rozłożone, nie? Myślę, że tak mogłoby zostać. No to polisensje na dystans. Nie za duży. To by się przydały jeszcze jakieś listki, ale widzę, że list, tak to ja mam jeden wycięty, niebieski. Więc z listkami to ja nie poszalałam. Proszę Państwa, bardzo mi się te polisensje z tym brązem podobają, bardzo. Tutaj bym sobie jedną użyła, a tutaj drugą. Jak za daleko odjechałam z tymi kwiatami, no to ułożę jeszcze jedną, nie, na środek i na nią przyczepię tego misia. Następne tutoriale też będą świąteczne. Też będzie kartka, do której ewentualnie jest potrzebny wykrojnik. Ale ewentualnie, ja nie będę używać wykrojnika, ja będę wycinać bazę, znaczy wycinać elementy do bazy sama. Ja przykleję tego misia tak odrobineczkę wyżej, bo jeszcze na niego przyjdzie napis, nie? Znaczy odrobinę niżej, bo na niego jeszcze przyjdzie napis. Czyli tu sobie wyrównuję poziom. No a temu misiu damy jeszcze ze dwa kawałki małe. Nigdzie się nie zapada. Dobrze. Czyli nie potrzebujemy mu już nic więcej dawać. Bo na tym misiu jeszcze będą oczywiście przyklejone życzenia. Więc niech on sobie tutaj siedzi. Tu jeszcze mogłabym chyba podkleić mały kawałek. Tak chyba zrobię, bo mi się tu buja. No odłaś.
Wiecie, że upiekłam dzisiaj ciasto bananowe, które mi nie urosło? Tak. Może być ciasto bananowe, które nie urośnie. Znaczy, nie sądzę, że to się zdarza wszystkim i często, bo niezwykle tak rośnie, że z blachy wypływa. A tym razem użyłam blachy takiej nie do babki, tylko takiej kwadratowej. W ogóle nie urosło. W ogóle. Dobra, teraz się nic nie buja. Teraz jest naprawdę ładnie. Tu można dać jeszcze inne kwiatki, tak? Tą kompozycję jeszcze bardziej wyciągnąć. Tylko nie wiem, czy te niebieskie to mi się tutaj tak podobają. No, może i się podobają. To tutaj byśmy dały jeszcze tego dużego. Żeby nie było tak, że tylko, wiecie, że wszystko jest brązowe, nie? Na dole. I że mamy tylko brązowe kwiatki. Tutaj też dam jeszcze pionkę. I tym sposobem mam wszystko podniesione na ten 1 czy 1,5 mm. Wszystkie kwiatuszki i wszystkie, no prawie wszystkie elementy na tej kartce są podniesione. Najważniejsze jest to, że się nic nie buja i nie ma dziur. Jeśli jeszcze ktoś chciałby wyciągnąć kompozycję, no to nic nie stoi na przeszkodzie, że tak powiem, budujemy ją dalej, czy to w jednym kierunku, czy w obu kierunkach, w ten sposób, tak? No myślę, że to by było niezłe. Z tym, że ja już nie chcę wyżej jej budować. Czy ja tutaj powinna mieć jeszcze jedną pionkę? No zdecydowanie. Dlatego mówię, że mi się to tak szybko mi się to zamknęło tutaj, a to nie chodzi o to. Na całej tej długości tej dziury, do której wkleiłam misia, powinien być wyrównany poziom, nie? A dopiero potem misiu ze wszystkich stron podniesiony. No i teraz jest moim zdaniem dobrze. Tak wygląda kartka. Można ją oczywiście okleić z tyłu. Ja chyba to zrobię, bo tam przyjdą życzenia. Więc dobierzmy może jeszcze papier. Tylko najpierw te spłonki stąd pozabieram, bo mnie to denerwuje. To jest chyba poza kadrem te śmieci, które ja tutaj układam, teraz zbieram. Ale ja je tutaj widzę, nie? Więc one mnie strasznie rozpraszają. Dobra, czyli dotnę jeszcze sobie papier, 6 na 7 i 5 ósmych, 7 i 5 ósmych, może to deski, tu by było i tu by też było. Więc tutaj obetniemy 7 i 5 ósmych, a tutaj obetniemy 5 i 7 ósmych. No i bardzo pięknie. Czyli mam 1/16 ramka z każdej strony, tak? Chociaż ten niebieski też by to był piękny. Nie. Będą deski. Pierwszy pomysł do dziennika. Tak jak zaczęłam mówić, na następne tutoriale zapraszam również na kartkę świąteczną. Będzie to również kartka taka
no, trochę przestrzenna, niespodziankowa, ale nie aż taka jak ta przestrzenna, więc tak jak gdzieś tam mówiłam na filmie, układam sobie bokiem papier, żeby widzieć wszystkie trzy boki. I teraz mogę przyłożyć i powiedzieć, że jest równo. A jak nie jest równo, to jeszcze trochę przesunąć, ale jest równo. No i tutaj na tą kartkę z tyłu przyjdą przyklejone życzenia, no bo nie ma nigdzie więcej miejsca, tak? No a kartka może być, tu jest jakby ta folia była trochę większa i jakby ona bardziej wystawała w tą stronę, o tak, to ja myślę, że to by lepiej stało, ale to stać będzie, albo i nie. Spróbujmy ją trochę wygiąć. Mi się to przykleja, niestety. No. Tak, ta folia powinna być zdecydowanie odrobinę dłuższa i ona powinna mieć odrobinę luzu. Czyli jak będziecie ją przyklejać, to nie dociągajcie jej na płasko do końca, tutaj do samego końca, do tego papieru, tylko zostawcie tutaj odrobinę miejsca. To i tak będzie przyklejone. No to nie może bardzo odstawać oczywiście, nie? Ale trochę zdecydowanie odstawać może. I wtedy ona będzie po prostu bardziej naturalnie stała. Chociaż jak ona jest taka pochylona do przodu, to jak ja na nią patrzę tak i ona jest tak pochylona, no to ja wszystko widzę, co tam jest w środku, tak? Więc może to nie jest tak źle, że ona się tutaj nam do środka troszkę pochyla. Jeszcze co jedno mogę powiedzieć i to bym zmieniła i to jest właśnie niedobrze, że nie zrobiłam sobie prototypu do tej bazy. Tutaj przy każdym z tych gigowań, tutaj tym wewnętrznym i tym, zrobiłabym 1/8 dodatkowego bigowania, żeby się pojawił taki rand. I wtedy na tym rancie to by lepiej stało. Lepiej to by było, wiecie, zbigowane, znaczy no bardziej stabilne by to było moim zdaniem. No i generalnie ta folia z przodu musi być odrobineczkę dłuższa. No tutaj pięknie mi, tu mi pięknie to lata. No, tak. Bardzo mi się ta kartka podoba, powiem Wam. Naprawdę. Bardzo mi się podoba. Jeśli Wam się podoba, no to super. To znaczy, że tak powiem, spełnione zostało zadanie tutoriali. I inspiracja będzie śmigać i będziecie mogli sobie z niej skorzystać. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Żegnam się z Wami ogromnym serduchem. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie i w kolejnych tutorialach.